materiałów możliwych do oszacowania tej sytuacji. Jeżeli tu usłyszałem od pani naczelnik, że tak czy owak nie ma mowy o pomyłce obliczeniowej, jakimś roztargnieniu urzędnika, pominięciu dokumentów, zignorowaniu jakiegoś parametru, i tak czy owak ten wynik, który został tych metrów oszacowany przez urzędnika, w żaden sposób nie polegał na jakiejś jego omyłce, no to ja uważam, że sprawa jest dość jednoznaczna. Znaczy nie, słuchajcie, bo można też popełnić tak zwany błąd nieświadomy, czyli działając w dobrej wierze, można również się pomylić, tak? Ale tutaj urzędnicy działali w dobrej wierze, w oparciu o dostępne narzędzia oszacowali. Nie wiemy tylko, czy nasze te narzędzia były na tyle precyzyjne, żeby oddać adekwatną wielkość. Ale to nie jest w ogóle kontroli, żeby oceniać narzędzia i kompetencje i techniczne. Nasza rola jest taka, my jesteśmy komisją do oceny skargi, czyli zasadna skarga na burmistrza, co za tym idzie na urzędnika, co w moim mniemaniu byłaby zasadna, gdyby się okazało, że jest bałagan. Że urzędnik zgubił dokumenty, wziął w sobie sąsiada papiery i przepisał coś innego. Jeżeli tu nie możemy tego potwierdzić, urzędnik dostał taką działkę i to wyliczył. Jasne. Bo tak jest prawda. Ale ja nigdy nie zarzuciłem złej wiery. Natomiast bardzo często w Polsce, zwłaszcza przy starszych nieruchomościach, są błędy w księgach wieczystych. Bo mamy mnóstwo błędów do tej pory, sądy wieczysto księgowe postulują. Są organy, które się tym zajmują na kontroli, ale nie komisja skarg. Komisja skarg zajmuje się skargą na burmistrza. Jest jakiś błąd, powiedzmy, gdzieś jest naliczany podatek, gdzie jest błąd. A tu nie nasza już rola. Nie, to chodzi. Księdza jest powiedzmy 1000 metrów, ja mam działkę 500 metrów. No. I uważacie, że jest naliczanie. Ale to ty podpisałeś umowę. Księgi wieczyste w ogóle nie uznałyby tego za błąd, bo powiedziałyby, że oni są ich rękojmia dotyczy prawa własności, obciążeń, hipoteki, a powierzchnia wynika, dlatego jest zgodnie z ustawą prowadzona ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez właściwego starostę. Taka by była odpowiedź sądu. Mieliśmy już takie rozważanie. Tam też są sprostowania. Nie, pytanie jest teraz takie. Pan zarzuca, że korzysta z mniejszej ilości metrów niż zawarła umowę. I teraz jak to rozstrzygniesz? Jest to zasadne czy nie? Jako komisja skarg? Czy pracownik nic nie możemy rozstrzygnąć. Nie mamy dostatecznej wiedzy do rozstrzygnięcia tego problemu. Jeżeli tak sformułował skargę, to należy też, że nie pozostaje w kompetencjach w ogóle komisji. Nie, absolutnie. My nie jesteśmy organem, który teraz będzie zlecał dodatkowe badania, pomiary. A gdyby pani naczelnik nie zrobiła właśnie takiej usługi geodety, to wtedy temu mieszkańcowi przysługiwałoby. Ale my jako komisja teraz. Tak. Pani naczelnik nam mówi, że patrzą za daleko, bo masz za dużą wiedzę. Masz takie dokumenty i teraz masz to zrobić. Słuchajcie, to tutaj ja upatruję. Nie myśl jako prawnik. Ja to 40 minut słyszę cały czas. Rozpatrujesz sprawę, która będzie się toczyła i będzie miała swój koniec. I możesz się tam zaangażować całym sobą. Masz te dokumenty i na podstawie tych dokumentów my oceniamy, czy skarga jest zasadna. Dobra, na podstawie tych dokumentów jest bezzasadna. Albo nie w naszej kompetencji. Tutaj działamy w publiczne. No to musimy prosić o odroczenie, jeżeli w tym idziesz swoją. O projekcie uchwały, o kształcie projektu uchwały decyduje komisja. Komisja przedstawia Radzie, natomiast co do rozstrzygnienia merytorycznego, nie podlega to pod kontrolę sądową, tak? Nie podlega pod konwencję sądu. Więc możemy napisać cokolwiek. Ja w chwili obecnej nie potrafię powiedzieć na skłaniam się ku temu, na 99%, że oczywiście skarga jest bezzasadna. Natomiast brakuje mi tej jednej danej. A jeżeli tak zrobisz, ja doświadczenia, już mi się raz zdarzyło, że w 2011 roku pani pisała skargę co miesiąc, więc nie wiem, czy pani będzie ukontentowana, jeżeli
Znaczy, my też nie możemy się tym kierować, bo ale chciałabym, miałam już taki przypadek. Chciałabym tylko zaznaczyć. Jeśli on ma cokolwiek, że według niego my mu liczymy za dużo 6 metrów, to on będzie pisał to tydzień. Ja bym chciała tylko zaznaczyć, panie przewodniczący, że problem gorszy będzie, jak dostaniemy odpowiedź od pana geodety. Bo my wtedy jako komisja zupełnie będziemy w impasie. Bo co my wtedy będziemy musieli? Bo my nie jesteśmy od tego, żeby rozstrzygać, jaka ma być ostateczna wartość w umowie, ani ten metr. Nie, ale skoro zarzut, my się odnosimy do zarzutów. Pan zarzuca, że ma na umowie 6 metrów więcej niż w rzeczywistości. Jeśli geodeta powie, że tak jest, no to trudno, skarga jest coś. Pan sobie wyczerpuje swoją mistrza, procedurę odwołania, nie wiem, kwestionowania proponowanych warunków umowy i tak dalej. Nie w naszej gestii. Jakby w odpowiedzi też skończyłam na tym, że wykonanie takich czynności to są znaczne wydatkowanie ze środków publicznych. Jasne, jeszcze tylko, że mówię, nie? Tylko przepisy tego, tego nam nigdzie nie... Ale ja jako komisja Leszku, ja, dla mnie skarga jest bezzasadna dzisiaj. Ale nie potrafię odpowiedzieć. Bo jesteś ciekawski, tak. Jaka będzie ciągnąca. Jeżeli ten się... pan napisze za miesiąc, znając inną wartość tej działki, to ta skarga będzie miała zupełnie już inną treść. Mogę teraz ja? Powiedzmy tak. Pan zarzuca, że liczą mu 200 metrów, a powinien mieć 194. Jaka jest prawda? Ile tam jest? Pokaż, zobacz. Tu masz dokumenty. To nie są... Ale masz dokumenty, jest, jesteś prawnikiem, tam masz dokumenty. To nie jest dokument. A co to jest? To, co korzystamy, to nie jest dokument. A co to jest? Jest. To jest dokument. Tak, masz dokument. Możesz wziąć miarkę i sobie mierzyć sam, jeśli nie wierzysz. I dalej możesz kwestionować. Możesz nie podpisać umowy. Możesz nie podpisać umowy. Po prostu, proszę pana, my panu dajemy 230. Pan uważa, że nie. Nie musi pan z nami tej umowy podpisywać. Może pan podać dane, jakie są według pana prawidłowe. Pójdziemy razem. Ale na dzień dzisiejszy my się opieramy na tych dokumentach, a nie na gdybaniu pana. Dobrze, to to jest też tak. Natomiast. Stanowi akt bezprawny. Jasne, natomiast to jest wydruk z tego z geoportalu, tak? Z mapy. Czy mapa jest oficjalnie uznana do tego? Chyba nie. Ale przecież to nie jest w naszej gestii oceniać, tylko organu kontroli, czy urząd prawidłowo wykonuje, nie wiem, może jakiś tam swoje te. No właśnie, to jest przedmiotem skargi. Nie, przedmiotem skargi. Nie. Dla mnie to by było, że pani Jasia ma wziąć miarę. I iść krokami, liczyć panu teraz i my sprawdzimy, czy pani Asia ma rację. No nie, no bo jest urzędnik, który siedzi i ma dokumenty. No ale Leszek, jak ty byłeś na studiach, to teraz nagle ty nie uczyłeś się według dokumentów, tylko twojego tam gdybania? Myśmy mieli rysunek zawodowy, zawodowcy. Nie gdybanie, ale dokumenty. Jeśli w dokumencie masz, teraz to tak odwrócę, mówisz tylko dokumenty, tak? Jeśli tam jest 290 metrów, a byłoby wpisane, urzędnik napisał KM, kilometrów, to panu najczęściej kilometry, bo... Nie, urzędnik napisał dokładnie to, co tam jest. No dobrze, ale mówię, gdyby był... Bo Leszek, ale jeżeli ja tą klamkę odrysuję długopisem, ale jak wezmę taki gruby marker, to zobacz, jaki mi się zrobi już wielki krawężnik. No i będziemy się kłócić teraz. Pan przewodniczący, może chodzi o to, że w aktach sprawy mam też wydruk z ewidencji gruntów i budynków i tam jest 290 metrów. Ale mam też zrobiony pomiar, z którego wychodzi więcej i przyjmuje tą większą wartość. No właśnie. I mamy jakby rozbieżność, ale działając na, tutaj jakby w interesie gminy, czyli żeby na przykład ktoś w przyszłości mi nie powiedział, że zasiedział sobie coś, bo tego nie było ja to w umowie, ja przyjmuję ten pomiar z wyższą. Tak. Ja to rozumiem, jak najbardziej, ale skoro pan nam zarzucił, że wartość ta, którą my przyjęliśmy z ZMAP jest nieprawidłowa, powinna być tam mniejsza, my mamy ocenić stan faktyczny. Ja uważam, że ten stan faktyczny może ocenić, ale to jest zupełnie inny organ. Jaki? Komisja skarg. Ale jaki organ? Komisja skarg rozpatruje skargę na czynności. Jeżeli urzędnik poszedłby w teren i zrobiłby niechlujnie pomiar, nie podałby danych, podałby inne dane niż faktycznie i panu by zostało to z drugiej strony narzucone, pan nieświadomie by podpisał, można by było stwierdzić, że jest z powodu niekompetencji urzędnika, niedopilnowania przez przełożonego i tak dalej. Natomiast jeżeli opiera się w umowie, którą sam podpisuje, może zakwestionować te warunki, w
wtedy mógł powiedzieć, że wezmę swojego geodetę i on po prostu poda, jakie są te wymiary. Nie jest podmiotem profesjonalnym, ja tutaj urządzę. Ale nie nam chodzi. Powinien przyjść i powiedzieć, zmieniam warunki umowy, będę korzystał na to i na tamto. Oczywiście. Zarzuty i całe to postępowanie jakby... Tak, to już jest... To już jest skarga pojawia się w momencie, kiedy pan dostaje trzykrotnie wyższą opłatę, ponieważ urząd posiadał nową wiedzę, że pan mniej niż jego sąsiad, który by robił to samo. I dlatego mi się to bardzo nie podoba i skupiłabym się naprawdę na samej kwestii skargi, a nie na tym, jaką ostatecznie pan będzie płacił kwotę. Bo te metry są potrzebne tylko i wyłącznie do tego, żeby panu oszacować wartość, którą ma zapłacić. Pan tutaj zarzuca odstępstwo od stanu faktycznego. Tak? I my, Leszku, nie wiemy, czy ma rację, czy nie. A na jakiej podstawie pan to teraz? Bo ma jakiś tam dokument, tak, który wskazuje, bo skąd się on te 6 metrów też wziął, nie? To co już mówiłam, dodał sobie tą przylegającą umowę dzierżawy powierzchnię te 170 metrów, plus swoje 119 i jemu wyszło o te 6, jeżeli dobrze pamiętam, metrów więcej niż ewidencji gruntów i budynków. A nam te powierzchnie, my opadliśmy ten pomiar na tym, co pokazałam. Posłuchajcie, no pan zarzuca. 2017 roku. Ale to pan nie jest powiedziane, że ten pan sobie to dobrze policzył. Ale posłuchajcie, bo ten pan... Ale czy ja powiedziałem, że on ma rację? On po prostu nam zarzuca niezgodność ze stanem faktycznym. Dopóki nie będziemy wiedzieli, czy jest tam niezgodność, czy nie, ja nie potrafię odpowiedzieć na ten jego zarzut. Bo ja nie wiem. Czy możecie państwo głosować? No oczywiście, że tak. Ale nie możemy, dlatego że musimy ustalić, czy czekamy na kolejny termin, czy głosujemy nad projektem. I tyle. Natomiast no, ja po prostu nie potrafię odpowiedzieć, czy nie, czy, ja to, jeżeli czy jest to niezgodne. Proszę o odroczenie sprawy wtedy. Ja się wiedzę. Musimy poczekać na tę pełną demokrację. Mamy trzy osoby. Dla mnie to nic nie zmieni w stanie. To nowa rada będzie musiała to zrobić. Nie zmieni, bo nawet jeżeli wyjdzie panu, że miał źle naliczone. To nie wiemy, czy to ten pan, czy ten drugi dzierżawca. Tak. Ale działka tylko. On ogólnie zarzuca, wtedy jeśli będzie niezgodny ze stanem faktycznym, to jest częściowo zasadna. Ale jest niezgodny ze stanem faktycznym, nadal nie będziemy wiedzieć, bo to będzie pomiar całej działki, a nie jego części. Ale odnosi się do całej. Nie, on się odnosi tylko do swojej części. Nie, on mówi o 6 metrach różnicy. Na całości. Na całości, a nie na swojej umowie. No dobrze. W swojej w ogóle się nie określa. No nie, dlatego właśnie ja tak powiedziałem, on na tej działce, która jest wskazana na całości, on zarzuca 6 metrów różnicy. A jeżeli dostaniemy na całości... Że jest te 6 metrów różnicy? No właśnie, co wtedy? No to wtedy będzie częściowo zasadne. Ale dlaczego? No bo co to zmieni? Czy urzędnik popełnił błąd? Nie popełnił błędu, to już powiedziałem. Ale to jest skarga na działalność urzędnika. Nie, to nie jest skarga na działalność urzędnika. Urzędnika poniekąd przez pana burmistrza, burmistrza przez urzędnika. Nie, to jest skarga na działalność burmistrza i to nie jako osoba, a jako organ. Dobrze, a organ gdzie popełnił błąd? Ustalając niezgodnie ze stanem faktycznym powierzchnię. Ale nie wiemy, czy tak jest, czy nie ma. Dlatego ja powiedziałem, nawet gdyby przyszło, to uważa, że tu organ, organ burmistrz popełnił błąd? Nie burmistrz, to jako organ, no takie się... Urzędnik popełnił błąd. Żeby się nie zgadzało i było okej. No to jest... A co byś uważał, gdyby to był błąd? Że to będzie błąd podwójny? Nie. Bo normalnie, gdyby urzędnik popełnił błąd, tak jak tłumaczyłam, wpisał złą powierzchnię z powodu błędu, kogo? To jakbyś wtedy to nazwał? My nie oceniamy pracy urzędnika, ocenę pracy urzędnika urząd może by wpisał. Dokonać tylko burmistrz, tak? Przed chwilą mówiłeś, że nie oceniamy pracownika, teraz mówisz o błędzie, to ja mówię dobrze. Jako organ by wpisał źle. Jako organ. No to organ by wpisał źle. No to organ wtedy winien skorygować do stanu powierzchni. Też by był błąd. By był błąd organu. I ja tu widzę różnicę. W pojęciu błędu. Jeżeli mówimy o błędzie. Dobra. Nie rozumiecie. Nie rozumiecie mojego myślenia. Rozumiemy. Nie. Niestety rozumiem. Albo ja was nie. No ja niestety rozumiem. Ja mówię tak, ja tutaj nikogo nie wskazuję na błędnego, natomiast nie wiemy, czy zarzut
innego stanu faktycznego niż przyjął organ jest właściwy, jest zasadne czy nie. Organ przyjął pewną wartość. Skarżący wskazuje, że ona nie odpowiada stanowi faktycznemu. Albo to po co podpisał umowę? To nie jest podpisywanym przy umowie dzierżawy, nie wierzysz tego przecież. No, chwileczkę, nie wiem czego podpisałam? A nie wiesz, że w urzędzie skarbowym za niewiedzę ty płacisz? No ale o 6 metrów mówimy o zupełnie innych przepisach, nie? Nie szkodzi. No, jak pójdziesz ewentualnie... Nie szkodzi. Jak pójdziesz ewentualnie na spór w sądzie administracyjnym i podniesiesz coś takiego, że... Właśnie, bo Leszek wchodzi w kompetencje komisji rewizyjnej, nie wiem. Nie ma. Żadna komisja nie ma tego swojej kompetencji i nie możemy wychodzić nie, poza... To nie, to jest wprost nasze kompetencje. Nie. No, tak. Ocenianie metrów? Nie metrów, tylko działalności burmistrza. A to burmistrz wskazuje, tak? Wskazał w dzierżawie sam faktycznie. A kto podał burmistrzowi? Poczekaj, a kto wskazał burmistrzowi tą? Bo przecież burmistrz nie chodzi po mieście z metrówką. Jak kto wskazał mu do burmistrzowi? Słuchajcie, burmistrz to jest tak zwany organ abstrakcyjny. Kto jemu? Czerwone światło sprawdza, myśli, że z metrówką nie chodzi. Ja też tak burmistrzowi pokazał. Ja się nowych rzeczy o burmistrzu, o kompetencjach burmistrza dowiaduję. To nie ma znaczenia, bo wszelkie... 18 lat chodzę na komisję. Teoretycznie do Komisji Skarg Nieszczęsnych, która nie ma takich kompetencji, jak twierdzę. Sąd powszechny. Dokładnie. Czyli jest organ, którym pan może zakwestionować to w normalnej procedurze tak. Takiej. Tak. A czy jest jakiś organ kontroli typu RIO, nie wiem, Rio, NIK albo... Jest od finansowych. Sprawdzi, jak myśmy tutaj pobierali opłaty, czy one zostały naliczone zgodnie, czy były umowy zawarte zgodnie, bo okres jest w tym trakcie kontroli. Wszystkie dzierżawy, najmy, trwałe zarządy, umowy sprzedaży, wszystko idzie do RIO. I co RIO sprawdza tej umowy? Sprawdza przy dzierżawach. Po pierwsze biorą uchwałę rady, gdzie są określone zasady wydzierżawiania nieruchomości. Po drugie zarządzenie burmistrza o stawkach. Bierze w tym roku wzięło zestawienie wszystkich umów, czyli liczbę wszystkich zawartych umów w danym roku, a następnie poprosiło o próbę. I sprawdzają też jakby krzyżowo pod kątem tego, jak zostały zawarte umowy, czy jak jednak, zostały tak. Naliczone czynsze i czy zostało to odpowiednio wprowadzone. Mamy system OTAGO, czyli robimy przepisy w OTAGO i czy odpowiednio zostały wystawione faktury i naliczone tak, czyli, i pobrane czynsze. RIO przyjmuje za wyznacznik umowę dwustronną podpisaną przez tak. Mieszkańca i przez urząd. Tak. Czyli nie weryfikuje głębiej, bo zakłada, że ta umowa jest skutkiem porozumienia dwóch stron. Tak, ale jakby w kwestii takiej formalno-prawnej i to, co już powiedziałam, w każdej umowie jest wpisane, że gdybyśmy mieli tutaj jakiś konflikt, to zawsze jest odesłanie do tego, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego albo odniesienie do tego, że sprawy są prowadzone przez właściwy sąd powszechny. I dlatego uważam, że gdyby urząd nie chciał z panem rozmawiać, nie zleciłby tego geodety i nie chciał negocjować późniejszej umowy, ten pan mógłby sobie iść do sądu. No ja to chciałem wam od razu powiedzieć. Sytuacja bezzasadna taka, że tu komisja skarg, my nie jesteśmy w ogóle kompetentni w tym, żeby ocenić tą konkretną umowę. Jesteśmy, uważam, na tyle nasze zadanie się kończy, żeby ocenić, czy nie jest to udowodnienie niekompetencji pracownika, bałaganu, braku w dokumentach. Mm-hmm. Jakby tutaj teraz urzędnik się pojawił i powiedział, że zaginęła teczka, nie mam wydruku albo jakieś rysunki odręczne. Albo dziewiątkę przeczytałem jako trójkę. I wtedy my jako komisja skarg moglibyśmy stwierdzić, aha, mieszkaniec ma tutaj jakby prawo być zaniepokojony, że jego sprawa była zrobiona niekompetentnie jakoś. Ale urzędnik ma teczkę, ma sprawę, ma umowę, ma pomiary i ma to, co te same rzeczy, którymi się kieruje do każdego innego mieszkańca. Tak. To nie jest tą tam e-mapy czy cokolwiek, ale te same narzędzia. Tak? To nie było tak, że w przypadku tego pana nie skorzystaliśmy z tego narzędzia. Mhm. Tak? Dlatego uważam, że nasze kompetencje na tym się kończą. Że tu nie można tego zarzucić, a to jak ta sprawa, jak te pomiary wyjdą, czy ten geodeta byłby, czy w ogóle by go nie było. Też nie powinniśmy odwlekać sprawy względem na geodetę, bo wcale nie musiałby zostać powołany i to nie my jako komisja zlecamy te pomiary. Nie my jako komisja, tylko my nie oceniamy następ, my oceniamy
Bardzo dobrze. O, właśnie, Leszek, tak. Bardzo dobrze. Dlatego mówię, my oceniamy stan faktyczny. Oceniamy stan faktyczny. O, właśnie. Którego właśnie teraz nie a stan faktyczny, ja a jestem, bo pani Jeżdżewska mi podała, że dokładnie jest 230. To jest mój stan faktyczny, Leszek. No dobrze, to jest... To jest mój stan faktyczny. Po prostu ja nie chciałabym, żebyśmy odwlekaniem tej komisji, czy tam przekładaniem tego, stanęli po raz kolejny przed dylematem, co będzie, jeżeli się okaże... sytuację. Jeśli ktokolwiek, nie wiem, ja będąc w urzędzie, miałbym słabszy dzień, trzęsłaby mi się ręka przy zakreśleniu na tym na e-mapie, byś uznała to jako stan faktyczny? Nie, nie, jak ta dociąga do granic, jest taka funkcja i automat robi ci kwadracik lub prostokącik. Ja nie mówię, słuchajcie, naprawdę nie wiem, myślicie, że ja uważam, nie. Leszku, dla mnie skarga jest faktycznie wchodzisz jest na niezasadna. Bardzo głęboko. Bo masz za szeroką wiedzę i patrzysz jak organ kontroli, a nie jak nie, komisja skargi. Nie, on już jak prawnik, który no będzie bronił jakby było to w sądzie i już by w sądzie ta sprawa była. My oceniamy burmistrza jako organ, nie tak. Jako osobę. I coś, bo burmistrz popełnił byka? I zawsze, cokolwiek, jakakolwiek decyzja spod ręki urzędnika, czy jakiegokolwiek urzędnika, czy cokolwiek zrobi, to zawsze to robi burmistrz. No, no i właśnie. Dobrze, czy to no nazwiemy burmistrzem organem, czy urzędnikiem? Dlatego o tym rozmawiamy. Więc i tutaj i to. No więc dla mnie to jest burmistrz, to jest pracownik, to. Tak. Coś czuję, że pana Leszka na adwokata wynajmę. Jeżeli pani urzędnik by do nas przyszła i powiedziała, to mi się podoba. Nie chce podejmować rozmów z tym panem, w ogóle żadnych nie będzie zlecał pomiarów. I w ogóle jest takie stanowisko, które jest na nie do mieszkańca. I też uważam, że moglibyśmy tutaj jakieś mieć jeszcze dyskusję, tak? Czy tak powinien burmistrz się zachować, czy urzędnik tak powinien, czy nie powinna to sprawić innego biegu, ale tutaj w ogóle sprawa jest w toku i pan czeka na ciąg dalszy swojej sprawy. No to co powiem, ja po prostu nie potrafię powiedzieć, czy on ma rację, czy nie ma racji, no i tyle, no. Ale w tej skardze, zacytuj proszę, w skardze, co pan skarży. Bo ty teraz cytowałeś jakiś, sam to jakby nazwałeś, czy to jest cytat z tej skargi? To jest cytat z tej skargi, między innymi. Bo on to zarzuca. Tylko ten jedną rzecz, bo reszta on to wprost zarzuca, tak. Sumując część powierzchni dzierżawy, tutaj pani tej, która jest i jego, czyli skarżącego, wynikającej z podpisanych przez nas umów dzierżawy w ramach działki i określono, to to jest księga wieczysta, mamy zawyżoną powierzchnię o 6 metrów kwadratowych. Tak jest. Czyli to jest literalnie jego zarzut, do którego my musimy się odnieść. A my się nie możemy do niego odnieść. Musimy się nie możemy. Jak nie możemy, musimy. Ja się opieram na dokumentach. Kompetencji. To tak? Jest właśnie. Nie jest naszej kompetencji. Jeżeli pan tak twierdzi, to niech idzie do sądu. Niech pan się odwołuje, tak jak panu przysługuje droga sądowa. Do sądu powszechnego o ustalenie. Tak, a jak wygram? Jeśli nie jest w skardze, a to jest skarga. Nie, pan nic tego tam nie napisał. No jak to nic nie napisał? No właśnie teraz nie napisane. Ja to, co napisał, to nie my jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Nie, to jest w naszej kompetencji i do tej części musimy się odnieść, bo to jest naszej odnieść. Znaczy odnieść jak najbardziej, że nie jest w naszej kompetencji. No, to jest w naszych kompetencjach i to wprost. Tak? Jest taki zarzut, tutaj jest na działalność burmistrza. W wyniku działalności burmistrza on zarzuca naruszenie jego dóbr osobistych. Nazwałeś to sam, pan tego tak nie nazwał. No jak to nie? On tu jeszcze gorzej to nazwał, bo nazwał to oszustwem. W skardze. O. To trzeba było napisać, że pan zarzuca oszustwo. I my wtedy się stosujemy. Teraz to napiszę. Tak, no bo. No właśnie, nazwałeś to w klasyfikacji jakichś tam prawnych pojęć, wychodząc ponad to, co pan zarzuca. Nie możemy rozstrzygać tego jako oszustwo, bo od tego są inne organy. Ale pan określa za szóstwo. A to już kodeks karny będzie, nie? No ogólnie. A nie, bo to on określił w punktach i do punktu drugiego jest oszustwo, wręcz oszustwo. W punkcie drugim, a potem trzecia jest powierzchnia. No to no, jak mam to nazwać, dobra. Sumując część powierzchni wynikającej z tej, mamy zawyżoną powierzchnię działki. Jak mam co do zarzutu wykazania błędnych danych liczbowych, przysługuje panu odwołanie w innej komisji, nie jest kompetentna, żeby się w tym wypadku wypowiedzieć. Krótko, nie? Nazwanie tego. Nie sądzę.
ja nie podpiszę się po tym, że nie jesteśmy kompetentni, bo to wynika wprost z naszej kompetencji, i celu naszej. Mierzenie działki. Nie mierzenie działki, ale skoro jest zarzut błędnego ustalenia stanu faktycznego. To ty tak to nie mierzenie, a możesz mi dać wtedy odpowiedź inaczej, gdyby urząd nie dał tego do badania w ogóle godę, ci tylko stoimy na tym. To co dzisiaj zrobił? Jakby urząd wcale nie dał? Tak, no co dzisiaj zrobił? To wtedy komisja uznaje skargę za zasadną. Pan ma rację. No, burmistrz. Skąd wiesz, że ma rację? Nie no. Pan gdyba. Pan nawet nie napisał, ile ma według jego. No dobrze, no to. Nie wyliczył daszku, nie wyliczył dróżki, nie wyliczył czego nie wyliczył. Jeśli urząd by nic, no to wtedy byśmy wskazali, tak? Że... Pan ma rację? A na jakiej podstawie wiesz, że pan ma rację? Ale. Leszek. Lucyna, nie łap mnie za słówka. Ja mam się opierać na papierach. Nie łap mnie za słówka, bo teraz łapiesz mnie za słówka. No właśnie, bo tak powiedziałeś. Ja cały czas mówię, że ja nie wiem, jaki jest stan faktyczny. Ale jak nie wiesz, Leszek? Ja nie wiem po prostu, jaki jest stan faktyczny. Ale ja wiem. Jedna strona, i mamy postępowanie, jedna strona mówi, że jest 290, druga mówi, że jest 296. I no. Nie wiem, która strona ma rację. A Leszek, jak myślisz, no tak według mnie jeszcze. No. Ja wiem, może teraz już zupełnie z innej beczki. Dziecko przychodzi i powie ci, że on mnie ukopnął, ten mówi, ja nie kopnąłem. Nie, to nie to. Komu dajesz? No ale to nie to. Tu masz dokument, Leszek. Dla mnie to jest. Leży papier, a pan nie daje nic. Pan mówi. No nie wiem, może ja źle myślę. Ale pan nie mówi, że ma 100 metrów, tylko pan... Pan mówi, że ma o 6 więcej, a dokument mi mówi... A z czego pan wywodzi ten pomysł swój? Z niczego. Gdzieś w dokumentach pan nie dostał. W ewidencji gruntów i budynków jest powierzchnia 290 metrów kwadratowych. Zgodnie z pomiarem z EMAP-y w 2017 roku mamy te wyliczenia, gdzie wyszło, że w jednej umowie i zostało tutaj tak przygotowane, mamy pomiar na 219 metrów, a tutaj w tej drugiej przylegającej mamy 175. I sumując to, jest o te metry, ta powierzchnia jest większa niż w ewidencji gruntów i budynków. I stąd jakby pan wywodzi i powołuje się on, pan nie na ewidencję, tylko na księgę wieczystą, a w księdze wieczystej jakby w ogóle nie ma tej powierzchni. Dobrze, słuchajcie, ewidencja gruntów prowadzona przez starostwo jest rejestrem oficjalnym, a pan nie jest rejestrem oficjalnym, jeśli nie zmieni już dokumentu. Tak? Ja nie wiem po prostu, bo to jest z ewidencji starosty, tak? Starostwa. No to jestem oficjalny, że ewidencja starostwa, a nie EMAP-a. I skoro pan ma ewidencję starostwa, na tym się popiera. Ja też nie wiem. Bo jak będziemy rozstrzygać jeszcze takie nie, ja sprawy, bo tam ja też więcej osób mieszka, to ja dziękuję. Mhm. Ale też jakby burmistrz odnosi się, co istotne, powierzchnia kondycyjna nieruchomości może różnić się od powierzchni ewidencji nie wskazanej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwego starostę. Możliwe jest wykonanie pracy z no to i to właśnie tak. I dlatego ja nie powiedziałem, że pan ma rację, natomiast pan mając oficjalną ewidencję starosty twierdzi się innego i my powinniśmy, tak jako nie my, urząd, powinien po prostu ustalić stan faktyczny i powiedzieć, pan ma rację albo pan nie ma racji. I to jest całe problem. Ale my nie jesteśmy urzędem, jesteśmy tylko komisją. Ale my oceniamy komisją urząd. Przy Radzie Miasta. No. Nie jesteśmy organem kontrolnym urzędu. Ale nie robimy kontroli. Nie jesteśmy sądem. Nie rozstrzygamy postępowania spraw. W doktrynie, naszej kompetencji postępowanie skargowe, czy dane liczbowe były prawidłowe, czy nieprawidłowe, tylko sam fakt, nazwałeś to po prostu wychodząc ponad to, co pan zarzuca. Nazwałeś to bardzo ładnie prawnie, to zdanie z projektu uchwały mówię, tak, że przyjęcie błędnych danych tam, tak? Natomiast to nie było przyjęcie błędnych danych. Bo dane były takie. Ja nie powiedziałem, że przyjęli błędne dane. Natomiast skoro skarżący podpiera się oficjalnym rejestrem, jaki jest ewidencja gruntów starosty. Ale mógł sąd sprawować do sądu, jeżeli uważa, że tam jest tego typu błąd. Również ma uprawnienia, żeby wnieść skargę na organ.
i skorzystał akurat z tego uprawnienia. Bo była prostsza i dlatego myśli, że to jest ta kompetencja teraz będzie dobrze rozstrzygana, że była prostsza, ale to, że była prostsza, my nie możemy ograniczać tego uprawnienia. Ale wiesz tą różnicę, dlaczego była prostsza? Dlatego, że tutaj bezpłatnie nie rozstrzyga się też jasne, tylko że my nie możemy ograniczyć tego temu. Ma do tego prawo, no po prostu. Dlatego tak, przyjęliśmy i teraz siedzimy od godziny i o tym rozmawiamy. Ale uważam, że nie możemy wyskakiwać nie swoje kompetencje po prostu. Ale to są nasze kompetencje, nie. Ponad godzinę. Chciałam powiedzieć, że burmistrz miasta Lublin posłużył się narzędziami wprost dostępnymi. 67 dalej, jakby odwracając ten bieg, gdybyśmy trafili do sądu, że ktoś z tych osób, które są dzierżawcami, wystąpił o zasiedzenie tych 6 metrów, gdyby one były, a gdybyśmy ich nie liczyli, to by było zasiedzenie. Znaczy nie zadziało. Sąd mógłby orzec na zasiedzenie. My zadziałaliśmy w pełnym interesie gminy. Ja wiem, że ja na pewno nie mam pretensji, tylko tutaj chodzi zupełnie o co innego, tak? Bo e-mapa nie jest oficjalnym, tak? Narzędziem, czy jest oficjalnym narzędziem? Nie, Właśnie, to dlatego tutaj chodzi. On się podpiera na oficjalnym rejestrze, jakim jest rejestr gruntów starostwa. Nie, bo w sądzie by wygrał. O to chodzi, a my posługujemy się narzędziem nieoficjalnym. Ale może w sądzie przyznać demokrację. On ma jestem pewien, żeby wygrał. Też sobie nie wziął szczapy, ale skoro ma w rejestrze 290, ma... My mu sami tą informację dajemy tak, w umowie, bo my piszemy, że przygodnie dzierżawy jest nieruchomość miał prawo, a nie miał prawo spróbować to w drodze skargi wzruszyć. Jasne, natomiast nie miał się mieć wiedzy, że nie jest to naszej kompetencji. Ma takie ma podstawę takiego twierdzenia, bo dostał od nas oficjalny dokument będący rejestrem, więc i tego... Ale to nie jest pierwszy mieszkaniec, który upatruje w naszej komisji jakieś po prostu złote wyjście... Antidotum na wyjście ze swojej sytuacji. 5 lat, 5,5 roku teraz się zorientowałaś, że do nas przychodzą ludzie z swoimi problemami, działami. Wiele lat temu była podobna sprawa. W swoich argumentach prostszą drogą, bo jest łatwiej napisać do urzędu, jakie ale niestety... Jakie są możliwości teraz, drodzy Państwo? Możliwości mamy... Państwem, tak? Mamy możliwości. Dyskusja już, widzę, że każdy o... Nawet centymetr już nie zmieni swojego stanowiska. Jakie są możliwości prawne, formalne? Tak jak powiedziałem. Trzeba dokonać ponownego pomiaru. Postępowanie skargowe jest zawsze postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służy żadne środek zaskarżenia tak, na rozstrzygnięcie w skardze. Możemy napisać cokolwiek, nawet a la makota i też to przejdzie, nikt nam tego nie uchyli. Jakie są możliwości? Pierwsza możliwość. Uznać skargę za bezzasadną. Koleżanki przegłosują, to będzie, ja się wstrzymam w takim przypadku, będzie do innego, tak pójdzie na sesję, rada przegłosuje. Druga możliwość jest taka, że przedłużyć rozstrzygnięcie do momentu wskazania, tak, jaki jest stan faktyczny i wtedy będzie rozstrzygnięte bez żadnych wątpliwości. I mamy taką nową sprawę, no, takie możliwości. Co do tego ja w żadnym momencie nie uważałem, że ta skarga jest zasadna, natomiast po prostu nie znając stanu faktycznego w stosunku do jednego z tych zarzutów, nie potrafi odpowiedzieć, czy on ma rację, czy on nie ma racji. Więc jak nie potrafi odpowiedzieć, to nie powiem z góry, że nie ma racji. Dobrze, no to i tak może, samo z góry nie powiem, że ma rację. Może w takim razie dajmy sobie czas, a my w tym czasie przekonamy cię, że jest jednak tak, jak my uważamy. Znaczy nie wiadomo, jak będzie, jak my uważamy. Ponieważ informacja od pana Geodety zupełnie nie powinna zmienić naszego postrzegania tej sprawy w dniu dzisiejszym. I tyle. I będzie ta sama dyskusja się ponowi. Będzie projekt, który będzie w tym momencie przegłosowany w taki sposób, że my będziemy za tym, że jest bezzasadna, czy się wstrzyma. I w związku z tym efekt będzie ten sam. Jeśli Geodeta potwierdzi, że ten pan ma rację, jest 290, to Geodeta to potwierdzi, to tutaj... No to ma pan jak naprawdę rację, może iść z tym do sądu. Z tymi danymi od Geodety. Natomiast my jako komisja nic to nie zmienia w naszym postrzeganiu. Zmienia, nie. Nie, Leszek mnie nie przekona, że nawet jeżeli Geodeta zmierzy, że pan miał rację, to dzisiaj ma rację, dzisiaj będzie inny wymiar do nowej umowy. Na dzień dzisiejszy rację ma urząd, bo on ma takie dane. Nie, urząd oficjalne dane jest 290 metrów, to co pani Jana powiedziała, bo oficjalnym jest rejestr starosty. Dobra, taka jest umowa. Tak.
trzymajmy się umowy, tak? Jest taka umowa, ja pan ją podpisał, umowa obowiązywała, pan ją płacił i dopóki nie została teraz kontrola wykazana, pan nie kwestionował i nie chciał za te 6 metrów płacić mniej ani więcej. Przez te wszystkie lata. No to oczywiście, tak? To nie kwestionował, no, teraz pan się zaczął. W związku z tym, jeżeli teraz nagle pan ma ten problem, to teraz powinien tą sprawę pokierować do sądu i tam sobie, jeżeli urząd by tutaj nie chciał współpracować, tak? Bo tutaj w ogóle nie mamy takiej sytuacji, że musiał wejść z tą sprawą do sądu, bo tutaj jest normalnie w toku sprawa i jeszcze jest dodatkowo opłaconego odeta. Natomiast dla nas ta sytuacja i ten odeta w ogóle nic nie powinno zmienić. Bo pan tą wiedzę posiadał cały czas, jaką ma umowę i jaki jest tam metraż. Podpisywał tą umowę, umowa obowiązywała i przez te wszystkie lata nie widział pan wtedy problemu. Umowa została przedstawiona, ale to już nie przyjmujemy, tak? Znaczy nie został przymuszony do podpisania takiej umowy, poza tym to jest nieruchomość mimo wszystko nie jego prywatna. Więc są jakieś warunki, na które się godzi. Już abstrahujemy od tego, że wykorzystywał niezgodnie z umową, że nie powiadomił o zmianie użytkowania i że złamał wszelkie inne, tak? Bo w ogóle nie weszliśmy w ten temat, z racji tego, że nie jest to zaskarżone przez tego pana. Bo nie mamy tutaj możliwości przedstawienia stanowiska urzędu, a że urząd skarży pana, tak? Więc już po prostu... Jakby to jest kwestia no. bezumownego korzystania i jakby, no to jest jakby rzecz trudna w tym momencie. No. Więc już jak naprawdę nie dajmy się zwariować. Wykorzystanie przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, tak. To jest podstawa do wiedzenia umowy, tak? Który jest kasowy. Ale nie.